Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Davis. Witam w kolejnym odcinku z serii Far Cry 3 Blood Dragon. Okej, co nowego? Grałem sobie trochę nie na wizji i pozdobywałem sobie posterunków, jak widzicie. O, to będzie fajny monolog, dialog. Posłuchajmy. I'm pretty unstoppable and the bishop of battle. Doc, you play video games? Yes, Rex. Video games are a proven coping mechanism, like any hobby. They've been shown to improve hand-eye coordination, problem solving, social interaction, and self-confidence. And no studies have managed to prove a correlation between video games and violence. Święta prawda. Frankly, anyone who thinks games are bad for you is a fucking okay. Hey, whoa, whoa. Doc. No, Rex. Fuck stands for failing to understand. Okay. It's an acronym. Though I suppose this isn't a game anymore, is it? Wow. Okej. Jesteśmy w mieczu świetlnym. Dobra. Po monologu, dialogu. Teraz, jak widzicie, pozdobywałem sobie trochę posterunków, nawet trochę dużo. Resztę sobie zostawimy na kolejny odcinek z polowania. Myślę, że to będzie następny. I co więcej, lepiej mnie teraz słuchać, bo zobaczyłem, że w następnym trochę mnie było słabo. I ulepszyłem sobie trochę naszą snajperkę. Mam lepszy celownik i ogólnie więcej amunicji. Chodzę teraz z tak zwanym fazertonem i jest ulepszony, bo strzela laserami. Anyway, ulepszyłem sobie łuku, się nie da niestety ulepszyć. To bardzo szkoda, bo bym chciał mieć... Strasznie bym chciał mieć taki celownik, jak w Far Cry'u był w trójce normalnym. Coś w stylu ACOG. Ulepszyłem sobie jeszcze Olimpię. Tak, to jest Olimpia, mam nadzieję. Ponieważ strzela teraz, proszę bardzo, większa zabawa. Okej, dzisiaj teraz wykonamy sobie misję i to właśnie płyniemy. Aj, nie udało nam się skok na główkę, dobra. Szybka podróż, nie ma co zwlekać. Okej. Okej, dobra, jak stoimy z amunicją? O, ma full. Okej. Rex, are you doing okay after that EMP search? Good as new, Doc. Już słyszeliśmy ten. I don't know, Rex. I'm pretty unstoppable in the bishop of battle. Ta, bishop of battle. You play video games? Yes, Rex. Video games are a proven coping mechanism, like any hobby. They've been shown to improve hand-eye coordination, problem solving, social interaction, and self-confidence. And no studies have managed to prove a correlation between video games and violence. Frankly, anyone who thinks games are bad for you is a fucking idiot. Hey, whoa, whoa, Doc. No, Rex. Fuck stands for failing to understand our capacity for kindness. Tak, już to wiemy. So I suppose this isn't a game anymore, is it? Is it? Okay. Wchodzimy. Okay, Doc. Tell me about the stealth mode. That's Hauser Labs, the heart of the Blood Dragon research, and the nursery where we're breeding the dragons. Nursery? Sloane. Tell me, Doc, how'd you end up with that lunatic? After the U.S. stopped the Soviet invasion by nuking Canada, we had no home left. Sloane offered us that, and a purpose. We didn't know he'd gone rogue. All right, Canada, takie przyjazne dla wszystkich. Objective. Penetrate Hauser Labs. Takie przyjazne dla wszystkich kraj, a oni go znikowali. Zauważy nas w krzakach? Oczywiście teraz nie zauważy w krzakach. Krzaki to najlepszy przyjaciel cyberkomandosa. Bam. Musimy się trochę rozejrzeć najpierw. Tylko tylu? 5. Aha. Dobra, załatwiamy to jak... Damn it. Jak profesjonaliści, po cichu. Co pewnie skończy się alarmem, ale okej. Okay. No, shit. Okej. Na razie wszystko wygląda dobrze. No, damn it. Nic nie widziałeś. Okej, teraz tam tych dwóch. Jedźcie kamienie. Demet. Okej. Nawet nieźle było. Nawet poszło nieźle. Wchodzimy do środka. Anybody home? Okej. Welcome to the silo of the future, where all your stronghold needs will come true. I'm in, Doc. What a nursery this place sure is full of the science. It's not just a nursery. It's where A, spotkałem się z tym. Widziałem to. Przenieśmy go trochę. Tak. Spotkałem się z tym, że mieli takie bardzo ładne kaski na głowie. Ale jeden strzał z naszej wybuchowej snajperki wystarczył. Damy radę, może... Shit. Co tak pika? Przecież zaminują zaraz. Tu jeden skurczybek. Bam. Damn it. No. Okej, robimy to the hard way. Ciekawe, że nie udają mi się te takedowny z bliska. Oh shit. Time to bring the big gun. No, gdzie ten skurczybyk? Surprise! Jak prawdziwy Rambo. Ba! Chodź na klaty. Loser. No i tak można grać. Kolejny chętny. Czy oni się nigdy nie nauczą? Szczykawki? Nienawidzę igieł. Strasznie lubię te sekwencje z tego. Wow! Ah! Oops! Okay. Who's the boss? I'm the boss. A, minąłem jedną. Pobawimy się z tym trochę. Gdzie jest nasz mały przyjaciel? Nie ten przyjaciel. Nie ten przyjaciel. Okay. Czas na fajerwerki, panowie. I love it. Silo will shield you and your rogue army from fallout and cannibalistic humanoid underground degenerates. Okej, spróbujmy teraz po cichu. Nie wiem, czy to jeszcze jest jakiś sens, ale próbować warto. Biedny smok. Mam wyrzuty sumienia. A, surprise! O Boże. Oh yeah! My go zabiliśmy? Następny cel. Ej, ja to wysadziłem. Demet. Gdzie można interact? Gdzie to było? A. Zawsze musi być przycisk. Oj. Tak, wielki czerwony przycisk z autodestrukcji. Najlepsza funkcja w każdym urządzeniu. Szczególnie jeśli jest się narażonym na zniszczenie przez obcych ludzi. God. Nasze oczko. Shit. No. Bawimy się z nimi trochę. Niech pójdą tam, idźcie tam. O, what a shame. Atos, gnojek. What the fuck? Okej, zaczyna się robić nieciekawe. Here we go. Patrzcie, jeszcze. Skurczybyk żyje. Nikt nie zadziera jak z Rexem. Okej. Take down? Oh yeah, take down. Następny. Call shotgun. Znam tego tekstu na pamięć. Bo się powtarzają. Ale no to tylko DLC, to czego można oczekiwać. Tak samo jak różne animacje ruchów są takie same. Ale to nie jest wada. I tak się Ubisoft się postarało, robiąc takie DLC. Okej, ostatni chyba. Objective complete. Intruder alert. Intruder alert. All personnel, stop intruder from reaching the silo door that protects the vulnerable nursery. Hi. Set an objective. Affirmative. Objective. Open silo door. Czy teraz będzie to, co myślę? Zobaczymy. Jump down to the sub-level. Okay. Are you kidding me? You are not the punchline. You are a killing machine. Jump. Why the hell is this thing so slow? Ta gra jest strasznie szczera. Chyba skończymy na tym dzisiejszy odcinek. Już trwa 18 minut, proszę Państwa. Więc. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za uwagę. Następny odcinek też będzie kontynuacja tej misji. Nie chciałem, żeby to za długo trwało. Co więcej mówić. Dziękuję za uwagę. Mówi dla Was Davis, D&D Gaming. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie znajomym. Dajcie znać w komentarzach, co jest nie tak, co jest tak. Itd. itp. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wszystko standardowo. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.